Siema, siema, Tajdori, tak jak mówiłem, będziemy mieli za niedługo update, no i jest update, ponieważ jutro o godzinie 17.00 mamy Brawl Talka. Twórcy już dzisiaj oficjalnie wrzucili jego premierę, omówimy sobie jego miniaturkę, porozmawiamy co w nim będzie, co może w nim być, omówimy sobie to wszystko, zajmiemy się też grafiką z ich Twittera, gdzie jest dużo ciekawych informacji, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić i każdy, kto cieszy się, że mamy już update'ik na dniach, zostawia teraz łapkę w górę pod tym filmem. Później zobaczymy, ile będzie takich osób, które się cieszą. Ja się mega cieszę, więc ja zostawiam lajkacza. Zostawcie też subika, jak chcecie być na bieżąco i wiedzieć wszystko o tym update'cie, bo tutaj na tym kanale od razu o wszystkim was będę informował, myślę, że warto. No i co? Przechodzimy sobie już tutaj mordeczki do Brawl Talka. To jest jego miniaturka, tak się to prezentuje i uwaga, mamy na niej napis legendary Sidekick. Dla tych, co nie wiedzą, sidekick oznacza po angielsku, w sensie na polski, pomocnik. Czyli mamy w tytule po prostu tutaj mordeczki tego Brawl Talka, w tytule miniaturki, który jest tutaj napisany, legendary sidekick, legendarny pomocnik. Mamy tutaj też cień tego nowego zadymiarza najprawdopodobniej. Widzimy, że ma jakieś dziwne uszy, ale do tego zaraz sobie przejdziemy. I teraz przeanalizujmy sobie po prostu tytuł tego Brawl Talka, który jest bardzo prosty. New Legendary Brawler. Mówiłem, że będzie nowa legenda, no i jest nowa legenda. Mordeczki, wy naprawdę śledźcie mój kanał, bo kurczę, ja wielu rzeczy się domyślam i wiele moich rzeczy się sprawdza. Tak jak właśnie ta, że będzie teraz legendarny zadymiarz. Dlatego ja się już nie mogę doczekać, legendy są najbardziej prestiżowe postacie, więc naprawdę kozacko. No i uwaga, jak tak patrzymy, co tam się dzieje w obrazku? Mamy pokazaną jakąś metropolię, normalnie jakieś miasto. I tam, uwaga, otwiera się ulica, jakieś podziemia. O co z tym może chodzić? Wygląda to strasznie, a z drugiej strony mega ciekawie. No bo do czego prowadzi tamten dół? Co się tam znajduje? Tego nie wiemy, mordeczki. I myślę, że dowiemy się tego właśnie na Brawl Talku. Oprócz tego widzimy dużo automatów z Max. W sensie w tych automatach pewnie jest jej napój. I nie zdziwiłbym się, gdyby one były na mapkach, na jakimś nowym otoczeniu. W ogóle całe to otoczenie, które mi przypomina rozwałkę, czyli ten tryb z tym właśnie fioletowym z dinozaurem, tak, to był dinozaur, więc pewnie ten tryb powróci. No i dobra, w opisie tego Brawl Talka nie ma tutaj nic ciekawego, ale to mniejsza o to. My skupmy się teraz na nowej postaci. Szczerze, tak, kurde... Nie wiem, co o niej powiedzieć. Serio, ten cień za bardzo nic nam nie mówi. Z jednej strony, tak jedyne, co się tutaj wyróżnia, to właśnie te nauszniki. Wydaje mi się, że może mieć jakieś nauszniki, coś takiego jak Magail, tylko o takim dziwnym kształcie. No bo co to by były za uszy? Chyba to są jej włosy i po prostu tak spięte. Ale wątpię, żeby w tym miejscu one akurat były. Chyba ma taką lekką sukienkę albo pelerynkę, bo zobaczcie, tak trochę wygląda to jej ubranko. A poza tym to nic specjalnego. Czy to będzie chłopak, czy to będzie dziewczyna? Tego też, mordeczki, nie wiemy. O co z tym wszystkim może chodzić? Halo. Dobra, jeśli chodzi o tą miniaturkę, przynajmniej na razie od niej odejdźmy. Teraz skupmy się, widzowie, na nowej grafice od twórców, którą wrzucili na swojego Twittera. Uwaga, i tu już mamy wiele ciekawych rzeczy. W głównej mierze mamy tutaj Serge'a i Max. A co łączy tych dwóch zadymiarzy? Kolor czerwony i kolor żółty. Obydwoje mają takie same barwy. No i to jest ciekawe, bo i na tamtym właśnie miniaturce Brawl Talka mieliśmy tam nawiązanie do Max. Teraz tutaj też mamy, więc coś musi być z tym związanego. Są energetyki znowu tam położone tutaj z prawej strony, jak widzicie. I one na pewno będą bardzo ważne i będą odgrywały bardzo ważną rolę w tym update'cie. Jakieś kable porozplątywane, porozcinane nawet bym powiedział. To jest jakby stanowisko gamingowe jakiegoś właśnie z tych zadymiarzy. Całkiem możliwe. Ej nie, patrzcie, oni sterują ilością HP Serge'a i ilością HP od Max, bo tutaj mamy pokazane taką skalę. U Max jest ok, a u właśnie tutaj Serge'a już jest nie za dobrze. Oprócz tego mamy tam pulpit podłączony z myszką. Jest wiele śrubek, też śrubki od Max. Mamy napis Max GT na właśnie tutaj szklaneczce do picia. Dużo różnych takich gadżetów, ale nic nam to nie mówi o nowym zadymiarzu. Serio, nie wiem co o tym myśleć, mordeczki. Strasznie to wszystko jest dziwne. Zazwyczaj dostawaliśmy więcej informacji właśnie w Brawl Talkach, jeśli chodzi o ich miniaturki wcześniejsze i premiery. No to zbyt dużo nie możemy, mordeczki, się dowiedzieć. Ciekawy przyrząd jest jeszcze tutaj, spójrzcie na to. Do czego to może służyć? Ja wam to tutaj teraz oczywiście przybliżam. Generalnie jakaś kulka, która się otwiera. Nie wiem, totalnie nie wiem, mordeczki. Oprócz tego skarpeta wystaje z szuflady. Tak, wow. Patrzcie, rzeczywiście jest skarpeta z szuflady Spike'a oczywiście, ona wszędzie, mordeczki, ma miejsce. Na każdej grafice praktycznie twórcy ją dają. Nie wiem, może w końcu coś do Spike'a. O co z tym wszystkim chodzi? No powiem wam, że jestem mega podjarany, nie mogę się już tego doczekać. I w sumie w tym odcinku to na tyle, nie chcę go jakoś specjalnie tutaj przedłużać. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapę w górę i subika. Jutro na pewno postaram się wrzucić dla was szybko odcineczek po Brawl Talku. Nie jestem pewien, czy kurczę odpalę live'a. Normalnie bym odpalił, mordeczki, ale mam jutro gości. Postaram się coś ogarnąć, jak coś to może live będzie wcześniej. O! Może live'a wam zrobię tak jutro o 11, 12, o Brawl Talku sobie porozmawiamy, zapraszam każdego, dobra? Jutro, umówmy się tak, jutro godzina 11 będzie live'ik, a odcinek będziecie mieli po Brawl Talku, czyli tak 17.30, 17.45. Mam nadzieję, że spoko opcja, sorry, że jutro nie będzie live'a, trzymajcie się, widzimy się w następnych odcineczkach, mordeczki! Nie mogę się już doczekać, kurczę, będzie pięknie, hej o wszystkim, cześć!